Piotr Brzychcy, lider grupy Kruk, znakomity gitarzysta, kompozytor, ktoś, kogo warto poznać. A film Piotruś Pan będzie ku temu znakomitą okazją. Zapraszam Was wszystkich, fanów hard rocka, heavy metalu, ale też fanów po prostu bardzo przyjemnych i miłych ludzi, do obejrzenia filmu o Piotrze Brzychcy, o wspaniałym gitarzyście, o liderze zespołu Kruk, a także o fantastycznym gościu i moim koledze. Serdecznie zapraszam. Cześć, tutaj Kasia Moś. Gorąco zachęcam Was do obejrzenia fantastycznego dokumentu o Piotrze Brzychcy. Ja będę go oglądać na pewno, więc Ty zrób to samo. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, żebyście zechcieli przysiąść i obejrzeć ten film, bo będzie to film o wspaniałym człowieku, rewelacyjnym muzyku i fenomenalnym przyjacielu. Na początku wierzyłam w niego, bo widziałam, jak on grał. To były chwile takie, że to nie tak, że ktoś sobie godzinę potrenuje i to jest na tym koniec. On tą gitarę cały czas miał w ręce. On coś tam robił, coś czytał, a gitara była w ręce i on grał. Więc tak jak mówię, że on nie odstępował, śmiali się, że na przykład, że on do łóżka nawet gitarę bierze, bo tak rzeczywiście było, że on z tą gitarą jeszcze tam ćwiczył. Człowiek jest dumny z dziecka, że tak sobie poradził w życiu praktycznie sam. Bo tak jak mówię, samouk i przede wszystkim to właśnie, że to jego takie zaparcie, że on tak chce zagrać, żeby to wszystko tak grało. Bo praktycznie to ten zespół cały to on trzyma, nie? Że on się stara o wszystko i on jest liderem w tym zespole i wszystko na jego głowie. Pierwszą gitarą był taki rosyjski akustyk, który zakupiła mi mama, zakupili mi rodzice w zasadzie. I tam może nie do końca to wszystko wyszło tak, jak należy. I ta pierwsza gitara elektryczna, ta, która sprawiła, że nabrałem tego pierwszego wiatru w żagiel, to było to coś, co sprawiło, że po prostu no, oszalałem na punkcie muzyki. Ten moment, kiedy po prostu wiedziałem, że te wszystkie dźwięki, które gram na gitarze akustycznej są zupełnie inne niż te na elektrycznej, kiedy poczułem już się w taki sposób, jakbym uczestniczył w tych wszystkich najlepszych latach rock'n'rolla, to już wiedziałem, że to jest ta droga, przed którą już nawet nie ucieknę, gdybym próbował. Wiedziałem, że to już jest po prostu jak narkotyk. Jestem po prostu wpuszczony na drogę, która będzie dalej się rozwijać i rozwijać i rozwijać. Pierwsza jego gitara to była taka ruska gitara, progi wysokie, paluszki bolały, miał aż takie wrzyny w palcach, ale dzielnie brnął. Od tej gitary wszystko się zaczęło, to na niej zagrałem pierwszy raz Hey Joe, to na niej pierwszy raz zagrałem Smoke on the Water, Udo Child i parę innych takich klasyków rocka, pomimo że wtedy grało się tylko C-dur i G-dur w ognisku takim, no ale to już nieważne. Tak czy siak, to jest właśnie ten egzemplarz. Ale przyszedł czas, że przestało mu się podobać granie takie, brzdąkanie. Więc on już chciał wtedy grać Jimi Hendrixa, Deep Purple. I to była jego pasja, bo tata jego tego słuchał. No i on z konieczności też tego słuchał.
Więc był mały, to skład Deep Purple znał na pamięć. Innych zespołów też. Piotr Brzychcy, marzyciel, wizjoner, twórca, który kroczy konsekwentnie obraną przez siebie drogą, no i szczęściarz. Piotr ma przede wszystkim w sobie dobro. Piotr jest dobrym człowiekiem i to jest bardzo ważna cecha charakteru, która każdy na tym naszym padole przechodzi przez życie i bardzo ważne jest to, żeby innych osób nie krzywdzić. Piotr tego nie robi i porusza się wartościami. Miesza ona się również z jego charyzmą, bo ma ogromną charyzmę. Jest takim stuprocentowym facetem, który nie dasz sobie w kaszkę dmuchać i to też jest, wydaje mi się, bardzo dobra cecha, jeśli chodzi o branżę, w której się poruszamy. Piotr to jest taki tygiel i romantyczny i potrafi być spokojnie opanowany i potrzebuje czasem takiego czasu dla siebie, spokoju, wyciszenia, więc jest trochę takim samotnikiem, ale jest też takim wariatem i muzycznym, i życiowym. Bardzo wrażliwy, chyba przez tą muzykę, tak od samego początku ona go uwrażliwiła, także gdzieś tam we wszystkich sferach życia potrafi tą wrażliwość swoją okazywać, także no, jest taką mieszanką wybuchową, ale no, warte poznania, bo jest no, przez to ciekawym człowiekiem. Z dzieckiem jest cały czas, on dla niego ma czas, żeby iść w piłkę pograć, na basen jechać, wyjechać na rowerze, wziąć go na ryby. Choćby to była godzina, ale dla niego bardzo dużo czasu poświęca. Mimo, że jest zajęty, mimo, że cały czas na biegu, ale czas dla dziecka zawsze ma. Bo Piotr mu kupił gitarę elektryczną, dostał na Mikołaja właśnie, a teraz dostał takie podarunko od znajomych, pudło. Więc też piękna gitarka, taka nieduża, więc nieraz tam coś próbuje. Jest przekochanym facetem. Ja mi się wydaje, że on jest za dobry w ogóle na tą branżę. On jest taki słodki wróbelek. Ja to zawsze go tak widzę. Taki dobry misiu. On potrafi się postawić, ale on zawsze jak się postawi, to jest taki mleczny. Go trzeba przytulić. On nie potrafi się wykłócić. W każdym razie ja nie znam go z tej strony. Ja jestem bardziej bezczelny. On jest za dobry. Wydaje mi się, że do tej branży on się nie nadaje. Nie dlatego, że się nie nadaje jako muzyk. Tylko on się nie nadaje do tego całego syfu, który jest w tej branży. On jest po prostu za uczciwy, za dobry, zbyt kochany. Tak bym to powiedział. Było dla mnie ogromnie miłe, kiedy Piotr po zaśpiewaniu, moim wykonaniu, podszedł do mnie i powiedział, że bardzo mu się podobało. Właśnie był pod wrażeniem mojej charyzmy scenicznej. Nie zawsze ją mam, ale jednak w rockowej muzyce ona jakoś się we mnie budzi. Więc muzykę rockową bardzo kocham i lubię ją. Lubię ją śpiewać i tak się poznaliśmy. Ja byłam bardzo zachwycona jego osobowością też i jakim człowiekiem jest, bo jest niezwykle sympatyczną, skromną osobą, a to w ludziach myślę, że cenię najbardziej. Dla mnie dobry człowiek to jest taki, przede wszystkim jest uczynny i prawdomówny. Bo powiem tak, że można sobie różnie tam w życiu poukładać, ale ta prawda zawsze wychodzi. We'll be right back.
te najlepsze, najfajniejsze wspomnienia są związane właśnie z muzyką, która gdzieś tam zawsze była tym tłem w całokształcie. Chodząc tutaj do szkoły na lekcje, zawsze miałem taką później wizję, że ostatni dzwonek, biegnę do domu i słucham jakiejś płyty, ewentualnie właśnie biorę gitarę do rąk, a to takie najważniejsze wspomnienie, ten początek, ten start przygody z gitarą elektryczną, no wydarzył się też tutaj właśnie na auli, gdzie przyjaciel moich rodziców, grający na komersie, pierwszy raz dał mi do ręki gitarę elektryczną, no i wtedy już całkowicie zwariowałem. Na tym punkcie chyba 8 klasa, komers, rok 93, czyli kawał czasu temu. Miałam chyba nosa, bo mnie się zawsze podobał chłopak z gitarą. Opowiem może to tak. I to chyba tak właśnie, że ta gitara była większa od niego i on z tą gitarą chodził na te lekcje muzyki. Pomimo, że czasem robię sobie odpoczynki od tej muzyki rockowej, to jednak tych emocji, które ona we mnie wywołuje, nie da się w żaden inny sposób powtórzyć. I czasem taka chwilowa przerwa sprawia, że powrót jest jeszcze piękniejszy. No i później był okres czasu taki w szkole podstawowej, że on tą gitarę odrzucił, zniechęcił się. Po lekcjach muzyki pan się zmienił od muzyki i coś tam było nie tak, ale nie wyciągłam od niego, co się tam działo. A później w szkole średniej znowu wrócił do tego grania. No i takie było granie z kolegami w domu, do jakiegoś tam zespołu. I tak można praktycznie powiedzieć, że on jest samoukiem. Piotr chodził faktycznie do mojej klasy, skończył 25 lat temu, dokładnie w 1993 roku. Był uczniem bardzo dobrym, osiągał bardzo dobre wyniki. Nawet udało mi się uzyskać dziennik z tego okresu, gdzie możemy sprawdzić średnia prawie blisko 5. Czy zdradzał talenty? No na pewno w tym wieku już jakby dojrzewał do pewnej myśli, nie wiem, do jakichś pewnych zainteresowań. Pewnie też odzwierciedleniem tego jest ta piątka tutaj w tym dzienniku z muzyki. Dyrektor Tomasz Nabiałek to taki człowiek, który potrafił mieć naprawdę silną, twardą rękę. Myślę, że w duży sposób, w mocny sposób wpłynął na to wszystko, co się wydarzyło później, czyli nawet na moją naukę, ponieważ poszedłem w stronę nauki ścisłej i tak naprawdę to on gdzieś tam, nie wiem jak to nawet nazwać, wpłynął na to, że moje ambicje były na tyle silne, że poszedłem do technikum, to powiedzmy sobie do takiej no, mocnej grupy, gdzie trzeba było się naprawdę uczyć, później na, oczywiście też na studia techniczne. I to może nie ma żadnego związku z muzyką, ale rozwój jakby wewnętrzny jest tutaj akurat znaczący. No i mogę się tylko domyślać, że kłopotów z tej muzyki nie miał, bo w tamtych czasach też ocenę bardzo dobrą nie stawiało się tak dość łatwo i nie wiem, za pewny udział, wkład, ale również za śpiewanie, za śpiew, za poczucie rytmu, wygrywanie na instrumentach tych perkusyjnych. Więc sądzę, a ponieważ uczyła to specjalistka od muzyki, więc sądzę, że przy takiej ocenie można domniemywać, że ten Piotr Brzychcy sobie radził z tym wszystkim doskonale. Przede wszystkim dla mnie to było ważne, żeby on się wykształcił, żeby się uczył. A ponieważ też był, można powiedzieć, od początku zdolny, bo w książkach siedział taki mol książkowy od małego, więc ja już pilnowałam, że to musi być po prostu na pierwszym miejscu, że wykształcenie jego. Także przez cały okres szkoły podstawowej, później średniej, nigdy nie było problemu, bo się bardzo dobrze uczył. Nauczyciel zawsze jest jakimś tam autorytetem, zwłaszcza w tym takim młodym wieku, kiedy przychodzi się i ma się świadomość, że ten człowiek przekazuje wiedzę i jednak ma duży wpływ na dalszy rozwój. Piotr był osobą zauważalną, bo w tych 30 osobach wyróżniał się taką no, swoistą kulturą osobistą, prawda?
że był to uczeń, który miał szacunek do nauczycieli, szacunek do kolegów, nie wchodził w takie niepotrzebne interakcje ze swoimi kolegami z klasy. Sądzę, nie interesowało go to, takie właśnie, nie wiem, przepychanie, przegadywanie się, jak to zwykle uczniowie czynią, więc tu mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że no, był to taki uczeń jakby pożądany przez nas. No i dodajmy do tego jeszcze dobry poziom nauki i już wychodzi uczeń, jak to dzisiaj mówimy, z klasą. Tutaj wydałem swoją pierwszą płytę w 2006 roku razem z zespołem Kruk i Grzegorzem Kupczykiem. Płyta nazywała się Memories, Metal Mind Productions. Współpracujemy z nimi od tamtego czasu i jest to niesamowicie fajna ekipa, niesamowicie fajna wytwórnia. Za chwilę wydajemy kolejną nową naszą płytę właśnie razem z tą wytwórnią. Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy Piotrek przyszedł tutaj do Metal Mindu i przyniósł płytę. Pamiętam jego wejście w drzwiach. Siedziałem wówczas naprzeciwko wejścia w takim pokoju, w którym robiliśmy Metal Hammera. I pamiętam, że drzwi nieśmiało się otwarły i Piotrek, taki skromny, biedny chłopak, pojawił się właśnie w tym wejściu i trzymał tą swoją płytę tak w ręku, nie wiedząc wręcz co powiedzieć, powiedział: no mam tutaj swoją płytę, czy ktoś chciałby ją przesłuchać? No, wydaje mi się, że taka, ponieważ znaliśmy się wcześniej, no to wydaje mi się, że to nie było tak, że został źle potraktowany, albo ta miłość nie była od razu taka pełna. Wydaje mi się, że tam od razu wszystko iskrzyło. No ja przesłuchałem tą płytę i wiedziałem, że będzie to coś super fajnego. Ale jedna uwaga, mówię tutaj o płycie zespołu Kruk, tak? Bo pierwszy album, który Piotrek tutaj wydał, to był album Memories, który został nagrany z Grzegorzem Kupczykiem jako wokalistą. I tą historię trzeba oddzielić od tego właśnie pierwszego wejścia Piotrka tutaj do firmy. Bo wtedy on trzymał w ręku płytę, demo płyty zespołu Kruk. Przyjechaliśmy tam na to spotkanie, no oni już byli przygotowani. Jeszcze gdzieś mam chyba nawet zdjęcia z tej pierwszej próby. No, zagrali jak to oni grali, doskonale. Ja zaśpiewałem tak, jak śpiewam. No i okazało się, że od początku żeśmy się doskonale rozumieli. To szło praktycznie od razu. Oni jeszcze tacy bardzo niewinni byli. Pamiętam, że jak już wszystko było ustalone, co i jak, no to weszliśmy do tego studia, do Mariusza Piętki w Częstochowie i no tutaj było trochę zderzenia. Absolutnie nie było żadnych drak czy kłótni, tylko widziałem, to Piotr to zresztą w jednym ze swoich wywiadów też powiedział, że była taka, nie chciałbym powiedzieć przepaść, ale powiedzmy jednak różnica młodego zespołu ze starym gachem, jakim ja już wtedy byłem, podejście do nagrań, do rejestracji dźwięku. Piotr w niektórych wypadkach musiał, bo to była płyta firmowana mną i nazwiskiem, musiał się dostosować. Wiem, że mu nie zawsze się to podobało. Wiem, że Krzyśkowi Walczykowi parę rzeczy się też nie podobało, że musieli pewne rzeczy zmieniać pod kątem nagrań. I no, zrobiliśmy to, co zrobiliśmy.
oni byli bardzo zaskoczeni tym, że zaprosiłem do nagrań ich ówczesnego wokalistę, bo tego się nie stosuje, a ja bardzo chciałem zaśpiewać z nim. Nasze głosy okazały się zresztą idealnie współbrzmiące w takich utworach, chociażby jak Black Dog czy Mistreated, no, czy Gypsy, The Gypsy Purple. No to po prostu mistrzostwo świata, jak to razem te nasze głosy zabrzmiały. No i zarejestrowaliśmy tą płytę. Nie mieliśmy wydawcy, zaznaczam. Ja nie wiedziałem, kto to wyda. Wiedziałem tylko, że chcę to nagrać. Piotrek jest, mówiąc jednym słowem, muzykiem, a z drugiej strony jest profesjonalistą. A to są dwie różne kwestie, które się czasami wykluczają. Bo może być znakomity muzyk, który się nie potrafi odnaleźć w zespole. Może być profesjonalista, który potrafi zagrać tylko i wyłącznie to, czego go kto inny nauczy. A Piotrek łączy te dwie kwestie, a więc jest zawodowcem i znakomitym muzykiem. Piotrek jest mi bardzo bliski jako muzyk, jako gitarzysta, ze względu na to, że wychowywaliśmy się na podobnych dźwiękach. Jesteśmy obaj zakochani w Deep Purple, w tych wszystkich zespołach, tak zwanych zespołach satelitach, czyli Rainbow, Whitesnake, Gillan, Glenn Hughes i tak dalej. Jest to nam bardzo, bardzo bliskie. No więc siłą rzeczy, jak dowiedziałem się, że jest taki zespół, który gra muzykę w tym stylu, zainteresowałem się nim. Pierwszą płytę, jaką słyszałem, to jest w ogóle ich pierwsza płyta, którą nagrali z Grzesiem Kupczykiem. I tam było mnóstwo coverów, właśnie Purple, zdaje się Whitesnake też, ale nie pomnę teraz. I od tamtej pory zbieram ich płyty, krótko mówiąc. Jest to bardzo jeden z moich ulubionych zespołów, zdecydowanie. Praca z nimi no jest świetna, jest kwintesencją tego, czym jest zespół rockowy czy rock'n'rollowy. Zwłaszcza ostatni album nie jest już wymierzony w żaden sposób, ani skalkulowany, nie jest przemyślany jest, ale nie w sensie takim, że jest właśnie skalkulowany pod kątem finalnego produktu albo finalnego odbiorcy, tylko dokładnie to, co w Piotrze, w chłopakach się działo, rodziło się przez ostatnie kilkanaście miesięcy, postanowiono zrealizować, czyli zespół teraz pracuje tak, jak powinien. Nie myśli o tym, nie myśli kategoriami rynkowymi, po prostu koncentruje się na tym, żeby nagrać dobry album. Chemia jest wciąż, a co ciekawe, im więcej gramy koncertów, im dłużej gramy ze sobą, to ta chemia jest jeszcze taka, powiedzmy, silniejsza. Większe takie związanie, zrozumienie wspólne, ale przede wszystkim muzyka nas bardzo świetnie łączy, bo czujemy się doskonale w tym, co robimy razem. Myślę, że bardzo jest potencjałem dla Kruka. On jest takim narzędziem napędowym. Jakoś się dogadujemy, wszystko idzie do przodu. Ja bym się tutaj skupił na jego talencie, na tym, co potrafi zrobić z muzyką. To, co potrafi zrobić muzyką, tak? W naszych sercach. I za to go kocham. Kiedy już zaczęliśmy pracować, kiedy przyszła ta pierwsza płyta do nas z zespołu Kruk i kiedy współpraca się jakby pogłębiła, no to i pogłębiły się nasze relacje, bo spotykaliśmy się częściej, rozmawialiśmy o innych problemach. Co więcej, mogę się przyznać, że ta relacja w pewnym momencie była tak pogłębiona, że Piotrek ze swoją żoną byli nawet na moim ślubie. Ja myślę, że w świecie właśnie materii muzycznej problem polega na tym, że my, żeby tworzyć, musimy się zagłębiać na parę obszarów, nie wiem, można powiedzieć w dół, na parę schodków w dół do samego siebie, do wnętrza samego siebie, albo przenosić się na parę schodków na jakieś wyżyny, żeby móc odkryć samego siebie w taki sposób, jaki chcemy, żeby poczuć to, co mamy do powiedzenia, to w jaki sposób chcemy pisać, tworzyć i pokazywać. I wydaje mi się, że w różnych światach muzycznych jest tak, że jeśli jest ogromny talent w Piotrze, bo jest, to często nie do końca z tego też się żyje. I tutaj też jest rola kumpla, przyjaciela po to, żeby Piotr mógł żyć z muzyki, ponieważ jest to jego absolutnie największa pasja. Peter ponad wszystko kocha muzykę, nie robotę, nie jakieś tam inne rzeczy, tylko nade wszystko kocha muzykę. I jeśli
ktoś kocha muzykę, ja kocham muzykę i ja wiem, co on czuje, co by chciał w życiu robić, to, to kolega, przyjaciel powinien też na ten temat rozmawiać z drugą osobą i wyciągać rękę, pomagać, żeby można się było rozwijać w tym kierunku, o jakim się marzy, 5 schodków niżej, 5 schodków wyżej, żeby ta głowa funkcjonowała w kierunku właśnie przyszłości muzycznej. Jest gitarzystą o nieprawdopodobnym charakterze brzmienia, bardzo indywidualnym i charakterystycznym wyłącznie dla niego. Uwielbiam go słuchać. Uwielbiam słuchać, kiedy improwizuje, kiedy gra solówki. Czasami ma je lekko zaaranżowane. Przemyślał jakąś melodyczną myśl, którą, od której wychodzi. Natomiast nigdy te jego improwizacje nie są takie same. Nigdy nie gra dwa razy tak samo. I czerpię ogromną przyjemność, kiedy siedzę obok niego i nagrywam jego solówki, z samego patrzenia na to, jak on to robi, jak jego ręka przesuwa się po gryfie. Można by... Oczywiście słuchanie jest najważniejsze i wyzwala we mnie najwięcej emocji, a kocham gitarę i kocham muzykę gitarową. Natomiast gdyby wyłączyć dźwięk, można by patrzeć na Piotra i na jego ręce i dosłownie czuć, co z niego wypływa i co on gra. Jestem Piotra fanem od pierwszego dnia, kiedy tylko usłyszałem, jak gra. Później poznaliśmy się i wiedziałem, że jest od razu, że jest fajnym, zawsze uśmiechniętym, fajnym gościem. Więc no cóż, powtórzę się może, ale jestem jego fanem i mogę się nazywać jego kolegą. Myślę, że on w bardzo dużej mierze często improwizuje. To zresztą słychać w nagraniach koncertowych, że te utwory, one nie są 1:1 powieleniem wersji studyjnej, tylko widać, że jest tam bardzo dużo improwizacji. A taką improwizację, no mało który zespół dzisiaj już sobie na taką improwizację pozwala. To jest przecież cecha muzyki lat 70. i częściowo 80., czyli sprzed wielu, wielu muzycznych pokoleń tak naprawdę. To jest taki ginący gatunek, gdzie nie gra z tabulatur, tylko on słyszy. Nie ma czegoś takiego, że przyjdzie gościu i wycina solówki, bo dostał tabulatury. Piotr się uczy grania. Być może nie wiem o czymś, ale z tego, co ja obserwuję, co widzę, to jest taki właśnie klasyk w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak naprawdę nie wyobrażałem sobie siebie na scenie, nie wyobrażałem sobie takich sytuacji, że mógłbym robić cokolwiek właśnie dla większej grupy osób. Pierwszy raz, kiedy zagrałem tutaj przed tak naprawdę swoją klasą, to było to dla mnie tak stresujące, że nie wyobrażałem sobie tego, że mógłbym wyjść i zagrać przed obcymi ludźmi na scenę. Więc te oceny też były uwarunkowane tym, że raczej byłem gdzieś tam z tyłu, raczej byłem schowany i dopiero później jakby właśnie te wszystkie historie związane z muzyką, poznawanie ludzi, jeżeli na koncerty, sprawiły, że otworzyłem się na to całkowicie i nie mam problemu z tym, żeby dzisiaj wyjść i zagrać na przykład dla 12 tysięcy ludzi. Piotr jest kimś, kto komu nie sprawia trudność zagranie czegoś z góry do dołu bardzo szybko albo wykonanie jakichś patentów, ale wystarczy posłuchać na przykład ostatniego jego wykonania koncertowego tryptyku z udziałem Józefa Skrzeka, kiedy gra improwizację, która wprowadza Józefa na scenę. Ta improwizacja trwa chyba z dobre 4 minuty i powiem szczerze, słucham jej tak, jakbym słuchał światowego gitarzysty. Piotrek zawsze jest gotowy, bierze gitarę po prostu gra, a zawsze się mieści
nigdy nie popełnia jakichś karygodnych błędów i od pewnego czasu, pracując przy ostatnim albumie, zauważyłem, że zespół się fantastycznie ze sobą też dograł. Gramy, powiedzmy, utwór numer dwa, gramy tak zwany take trzeci, czyli trzecie podejście do tego samego utworu. Zwykle te take'i się od siebie odrobinkę różnią i teraz widzę, że muzycy na siebie jak gdyby reagują. Czyli jeśli Piotrek gra długą improwizację i w tej improwizacji odpłynie w jakieś rejony melodyczne czy też emocjonalne, zespół idzie za nim, wycisza się odrobinkę albo wręcz przeciwnie, jest jak gradacja napięcia i gradacja dynamiki. I to przede wszystkim słychać w muzyce Kruka i to słychać w grze Piotra, że ta improwizacja, czyli ta dowolność interpretowania tematu jest u niego naturalna i to chyba jest takie ujmujące. I ja jestem zafascynowany, kiedyś zadałem Piotrowi pytanie, mówię, Peter, jak to jest na przykład, że ty się obudziłeś i nagle twoje umiejętności zaskakiwały wszystkich, jesteś dobrym gitarzystą, to co robisz jest takie nietuzinkowe. Peter miał taką fajną odpowiedź, bo mówi, że kiedyś się po prostu obudził, przyśniło mu się, jak można wymiatać na gitarze i tak właśnie zaczął wymiatać. No i ta przygoda trwa do dzisiaj. Dla mnie jego pozycja jest najwyższa, jaka może być. A więc jest to potwierdzenie jego umiejętności, szczególnie dla mnie, szczególnie dla naszego zespołu. Nie mówię o fanach, bo fani go znają. Nie mówię o takich osobach jak Santana, którego na całym świecie znają, a Santana również gratulował Piotrkowi, jak go poznał na którymś z koncertów, gratulował mu jego gry. A więc z Santaną się zgadzamy. Po tej drugiej części oceanu jest zupełnie inna kultura. A muzycy żyją razem, jeżeli gra dobrze, przyjdą, pogratulują, poklepią po plecach, jesteś z nimi kolesiem, w mniejszym lub większym stopniu, ale raczej tak. I oni tacy są do nas. Zobaczyli, że Piotr zagrał ładnie, fajnie, pogratulował mu, bo oni tacy po prostu są. Polscy muzycy, no przyznam szczerze, że przez te 40 parę lat, co śpiewam, może spotkałem się z tym parę razy. No muzykiem to jest co najmniej bardzo dobrym, tak? Jeżeli to nie jest za małe słowo. No, wystarczy sama sytuacja, jak został doceniony przez Carlosa Santanę na scenie, kiedy mieliśmy okazję grać przed jego zespołem w Dolinie Szarlotym. To już jakby samo przez się wystawia laurkę Piotrowi jako muzykowi. Siedzieliśmy blisko sceny i nagle patrzę, że ludzie wstają i wszyscy się oglądają. Więc ja się też obejrzałam, co jest w trakcie ich grania. Carlos Santana, który przechadzał się po koronie amfiteatru, który tam jest zlokalizowany tuż przy hotelu. Naraz majestatycznie zszedł po schodkach w kierunku sceny. Przypomnę, że cały czas trwa koncert z grupy Kruk. I patrzę na Piotra, co tam się dzieje. A oni grają dalej, nie przestają grać, tylko grają. Carlos Santana podczas jednego z utworów wchodzi na scenę, czeka, aż Piotrek zagra swoją solówkę, już nie pamiętam w którym utworze, po czym w trakcie tego utworu jeszcze gratuluje Piotrkowi świetnej gry, no i w obecności wielotysięcznej publiczności daje mu jak gdyby legitymację wypisaną złotymi czcionkami, legitymację gitarzysty, który doczekał i jak najbardziej zasłużył na gratulacje kogoś takiego jak Carlos Santana. Patrzę na publiczność, a publiczność odwraca się od sceny. W ogóle nie ma takiej sytuacji nigdy, żeby publiczność patrzyła w drugą stronę. I nagle okazuje się, że pośród tego tłumu, który się odwraca, widać ten biały kapelusz. Już wtedy zorientowałem się, że to Carlos Santana zmierza amfiteatrem w stronę sceny. Ten biały kapelusik podążał dalej przez ten cały amfiteatr i w pewnym momencie znalazł się na skraju naszej sceny i patrzył z tak promiennym uśmiechem i to nawet nie był uśmiech, tylko po prostu w oczach ta radość. Podszedł i podaliśmy sobie rękę i powiedział mi, że jesteś wspaniałym gitarzystą, musiałem tutaj przyjść zobaczyć jak to się w ogóle wszystko dzieje. Dzisiaj mam gitarę, na której grałem przed Carlosem Santaną. Dzisiaj mam gitarę, która jest podpisana tutaj, chociaż miała nie być podpisana, bo pamiętam, że było wręcz oberwanie chmury. Okazało się, że no, muszę z tą gitarą za chwileczkę wyjść, a tu pada niesamowicie, więc owinąłem ją w taki ręcznik i sam już przemoknięty pobiegłem w stronę tego busa i czekałem na Carlosa Santanę.
Do końca życia będę miał to w sercu i myślę, że chłopcy też. Drogą do osiągnięcia takiego statusu jest po pierwsze niemyślenie o tym, czyli brak tej idei, brak parcia na szkło i brak chęci bycia gwiazdą, tylko jak najszczersze wykonywanie muzyki, którą się po prostu w sobie ma i którą się czuje. A po drugie właśnie nierezygnowanie ze swoich ideałów. Ja zawsze wierzę w to, że jednak pokora, skromność, prawda zawsze się obroni i trzeba być przede wszystkim sobą, a po drugie myślę, że skromność zawsze popłaca i nigdy nie jest dobrze myśleć, że się wszystko już wie i wszystko się umie. Istotna jest muzyka. Najpierw powstaje muzyka, najpierw są dyskusje, czy takie solo zostaje, czy może inne. Większość solówek na płytach Kruka w ogóle zostaje nagrana za pierwszym podejściem i to pierwsze podejście, zdradzę tutaj, najczęściej zostaje już na tej płycie, która się ukazuje. A dopiero później jest rozmowa, a kto to zaśpiewa, a kto wymyśli te teksty, kto wymyśli linie melodyczne. No do tej pory chyba rozumiałem się tak z Wojtkiem Hoffmanem, z moim gitarzystą, z Barti Sadurą się tak rozumiem, no i z Piotrkiem właśnie. To jest trzech gitarzystów na 40 lat działalności. No to jest, o czym świadczy. Naprawdę super. Dojrzał, ale on nadal jest zbyt kochany. Do niektórych mógłby być bardziej stanowczy. Wspólny mianownik, czyli miłość do zespołu Deep Purple, zespołu, który zawsze tutaj w Metal Mindzie był ceniony przez nas wszystkich i którego koncerty przez lata robimy. Ta miłość była zawsze wspólnym mianownikiem i w momencie, kiedy usłyszeliśmy nagrania zespołu Kruk, no to wiedzieliśmy, że to jest zespół, który podziela tą naszą fascynację zespołem Deep Purple. W 2011 roku, o ile dobrze pamiętam, po raz pierwszy udało mu się stanąć oko w oko ze swoimi idolami podczas festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Kruk supportował Deep Purple. No i wtedy coś, o czym Piotr przez całe życie marzył, stało się faktem. Spotkał osobiście muzyków Deep Purple i na własne oczy i na własne uszy, na wyciągnięcie ręki, mógł swoje marzenia zamienić w rzeczywistość. Zresztą słuchając z gry Piotrka, od razu się wie, że jego muzyczne korzenie pochodzą od jednego gitarzysty i gra w tak specyficzny sposób, tak natchniony sposób, że no, myśli same biegną po prostu do Blackmoora, zwłaszcza jeśli kocha się muzykę Deep Purple i się na niej wychowało. Blackmoor jest geniuszem takim czystym i Piotr mi bardzo tego gitarzystę przypomina. I myślę, że on powinien się tego trzymać i w tym sobie siedzieć, po prostu utrzymywać formę. Nie wiem, czy doskonalić, po prostu utrzymywać, bo jest jedyny. I ktokolwiek, z kimkolwiek wygrał Piotrek, zawsze będzie ten Piotr Brzykc. Tak, Blackmoor jest moją największą inspiracją. To jego gra w moim odczuciu jest grą przełomową dla rock'n'rolla w całej jego rozciągłości. I jakby na to nie patrzeć, to połączył w swojej muzyce i klasycznego rocka, i klasycznego bluesa, i muzykę klasyczną tak naprawdę z wszelakimi różnymi dziwnymi jej elementami. I w tym wszystkim jeszcze po prostu jest doskonałym kompozytorem. Teledysk Perfect Strangers, to są tam ujęcia takie w tym teledysku, a to jest jeden z takich najsłynniejszych ich hymnów, chyba zaraz po Smoke on the Water i Child in Time.
Więc jak oglądasz ten teledysk, to tam jest, właśnie są takie szoty, gdzie właśnie Purple grają na boisku, Richie strzela i tak dalej. No i jako ten dzieciak, który widział teledysk, oczywiście wtedy nie było internetu, nie było YouTube'a, więc ten teledysk można było zobaczyć bardzo rzadko i później gdzieś tam na przechwyconej kasecie wideo, no to już była taka opcja. Ale wtedy mi się gdzieś tam tak pomyślało, kurde, fajnie było zagrać z takimi Purplami w piłkę. No z Purplami nie zagrałem, ale z Blackmoorem zagrałem, a to tak jak zagrać z Purplami. No i w 2003 roku, kiedy przyjechali na koncert do Polski z grupą Blackmoor's Night, no miałem taką przyjemność zagrać z nim w piłkę. I to nie tylko, że zagrać z nim w piłkę, ale też być w jego drużynie. Historia jest o tyle ciekawa, że pojechaliśmy dzień przed koncertem z kolegą, z Krzysztofem Walczykiem, z którym zakładaliśmy Kruka. Pojechaliśmy pod hotel z nadzieją, że może spotkamy Richiego. Okazało się, że spotykamy na recepcji, całkowicie pustej recepcji, spotykamy dwóch dziennikarzy muzycznych i menadżerkę Richiego. To, że Richie jest trudny i że ciężko jest się do niego dostać, żeby dostać jakiś autograf, czy żeby po prostu gdzieś tam z nim porozmawiać, przybić piątkę, to też jest od lat jakby wiadome. Natomiast fakt, że ktoś tam miałby opcję zagrać z nim w piłkę, to już jest w ogóle jakaś niedorzeczna historia. Nam się udało trafić na Richiego zupełnym przypadkiem właśnie w tym hotelu. Menadżerka Carol Stevens, menadżerka i zresztą też teściowa jego, jak zobaczyła, że wchodzi dwóch długowłosych kolesi, to zareagowała na to z lekką pretensją do tych dziennikarzy, dlaczego zdradzili, że Richie już jest i że jest w tym hotelu. No ale w tym samym czasie pojawił się Richie i Candice, co nas oczywiście jako fanów zmroziło całkowicie. Podszedł, przywitał się z każdym z osobna, Candice zresztą też, i ci dziennikarze mówią do niego: chcielibyśmy zaprosić Cię na wycieczkę po Krakowie, bo w ostatnich wywiadach opowiadałeś o tym, jak śnił Ci się Kraków, jak byłeś tam w czasach średniowiecznych jednym z mieszkańców Krakowa, że tam nawet zginąłeś i mamy dla Ciebie wynajęty autokar, przewodnika, zapraszamy na obiad oczywiście. Richie odwrócił się do nas i pyta: macie jakieś boisko? Jak to zwykle on, przewrotny. Macie jakieś boisko? Mamy, no to jutro o 12 gramy. No i okazało się, że tam koledzy zarezerwowali stadion AWF-u w Katowicach. Czekaliśmy na niego prawie godzinę. Myśleliśmy, że nie przyjedzie, przyjechał autokar, wysiadł z całą ekipą i to, co gdzieś tam dla mnie też było takim wyróżnieniem, to fakt, że podszedł i poprosił mnie, żebym zagrał u niego w drużynie, a zaś skrzypek z Blackmoor's Night miał przejść na stronę polską. Więc grałem z Richiem, jak strzelałem, to Richie bił mi brawo i wszyscy się śmiali, że po prostu, no jak Richie bije ci brawo, to jest dobrze. Ten mecz skończył się karnymi tak naprawdę. Był to mocno towarzyski mecz z uwagi na fakt, że grało tam chyba 5 kobiet. Ponieważ Blackmoor's Night są 3 dziewczyny, które są w chórkach, jest skrzypaczka też i jest oczywiście żona Richiego, Candice. No i one też grały w tym meczu, także był to taki mecz bardziej po to, żeby sobie pobiegać, żeby się gdzieś tam powygłupiać, ale oczywiście no Richie po prostu znakomicie tam pokazywał swoje umiejętności piłkarskie. Naprawdę byłby świetnym piłkarzem, gdyby poszedł w inną stronę. Nawet pomimo wieku, bo to jednak już miał te swoje 60... niespełna 60 lat wtedy miał. Także muszę przyznać, że gdyby był piłkarzem, to byłby na pewno znakomitym piłkarzem. Życzę wszystkim, którzy wykonują ten zawód, żeby mieli możliwość pracy z takim zespołem, gdzie ma się taki kredyt zaufania, można eksperymentować, można poprosić zespół o jakieś zmiany. A jeśli nie ma się żadnych sugestii, to po prostu rejestruje się i to wszystko płynie. I słucha się swojej ulubionej płyty. Także uwielbiam Piotrka i uwielbiam zespół Kruk. Jestem ich fanem. Trudno jest przewidzieć, jak się rozwinie
kariera artysty, bo zawsze będzie miał jakieś swoje pomysły na to jak tą swoją drogę poprowadzić. Ale Piotr ma wszelkie atuty w ręku i myślę, że może robić to, na co ma ochotę. Dziękuję Ci za płyty, których nie musiałem kupować w sklepie, bo zawsze mi je prezentowałeś przed ich premierą, dzięki czemu mogłem je prezentować na antenie Radia Katowice. No i obiecuję Ci, że tak będzie z Twoimi kolejnymi płytami. Jesteś fajnym gościem, jesteś świetnym muzykiem, jesteś właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Trzymam za Ciebie kciuki. Myślę, że Piotrowi życzyłabym tak jak pewnie każdemu, a tym bardziej osobie, która jest w branży muzycznej, która jak wiemy jest branżą bardzo często niesprawiedliwą i niełatwą. Łatwo jest się nabawić jakichś stanów depresyjnych czasem, więc życzę mu, myślę, że przede wszystkim szczęścia, spełnienia i takiej radości z muzykowania, stworzenia, zgrania, bo myślę, że to jest najważniejsze, i wiary w to, że będziemy się mogli realizować tak naprawdę i spełniać do końca naszych dni, bo chyba to jest najważniejsze dla każdego muzyka, który jest muzykiem z krwi i kości. To jest ważne, żeby móc grać, żeby móc koncertować, do kiedy tylko będziemy mieli siłę. Z naszej strony, jako wytwórni, która wspiera zespół Kruk, mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, żeby ta muzyczna droga zespołu i Piotra nie skończyła się nigdy. Zresztą nawet tytuły płyt, gdzie tam sobie w pewnym momencie zaczęliśmy wymyślać, jako trzecia płyta nazywała się Be Free, czyli jako trzecia płyta Three i Bądź Wolny, taka gra powiedzmy słów. Kolejna, czwarta płyta nazywała się Before, czyli jakby powrót do pewnej przeszłości, a ostatnie jak na razie wydawnictwo koncertowe, które zrealizowaliśmy w studiu Polskiego Radia w Katowicach, wymyśliliśmy tytuł Beyond, czyli tytuł, który tak naprawdę pokazuje, że beyond to oznacza przestrzeń, która jest nieogarnięta, czas, który jest nieogarnięty. I to była też taka nasza, nawet przez moment o tym dyskutowaliśmy, taka nadzieja, że ta przygoda z muzyką, przygoda z zespołem Kruk, ona będzie beyond, czyli ona jest nieokreślona. Oby trwała jak najdłużej i na pewno i z jednej strony, czyli ze strony zespołu i Piotrka i z naszej strony wytwórni, która ma ten zespół w katalogu, dołożymy wszystkich starań, żeby no właśnie beyond. Jeśli macie swoje marzenia, jeśli macie swoje sny, to warto czasem nie wierzyć, bo nasze się spełniło, moje na pewno się spełniło. Jedno z wielu, ale takich, o których nawet czasem strach śnić. Więc sięgnij